Siemanko, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, odcinku poświęconym driftowi, odcinku poświęconym E36, projektowi E36. Bardzo dawno nic nie wrzucaliśmy w tym temacie i nie jest to przypadek. Prawie rok przerwy, co nie znaczy, że my próżnowaliśmy. Ten samochód cały czas był upalany, cały czas chodził, cały czas coś się działo. Psuliśmy, naprawialiśmy, modyfikowaliśmy, więc w tym czasie wydarzyło się dużo. Jednak uznaliśmy, że te filmy idą zdecydowanie słabiej, że nie chcecie chyba za często oglądać takich treści, więc po prostu nie serwowaliśmy ich Wam tak regularnie, jak planowaliśmy. Ale w temacie wydarzyło się dużo, auto przeszło niemałą metamorfozę i dzisiaj pokażemy Wam, po pierwsze, jak się zmieniło, co się w nim zmieniło, co się wydarzyło przez ten czas, przez ten rok czasu, kiedy nie robiliśmy żadnych aktualizacji, no i w ogóle opowiem Wam, czy warto wchodzić do tej rzeki, rzeki nazywanej driftem? Czy to jest fajna przygoda, czy warta jest grzechu i pogadamy o hajsie, ile to wszystko kosztuje. Zapowiada się dobry odcinek, bo oczywiście autko będziemy również upalać. Lecimy! Dla nowych osób, ja jestem Speedy i na tym kanale pokazuję Wam motoryzację marzeń. Nie zawsze za miliony monet, nie zawsze ultra szybką, ale zawsze taką, której nie brakuje charakteru, której nie brak emocji. Zresztą, zobaczcie na przykład tutaj. Ostatnio pokazywaliśmy kilka bardzo, bardzo grubych wozów aut za miliony monet właśnie, a tym razem schodzimy do poziomu, gdzie w tamtych samochodach opony były więcej warte niż cały ten samochód, więc nie zawsze musi być drogo. Stali widzowie zapewne pamiętają ten samochód, no troszkę inaczej wyglądał, kiedy pokazywaliśmy Wam go po raz pierwszy. To było auto kupione z zamysłem typowy zimowy wojownik, czyli auto, które kupiłem na zimę, którym miałem się bawić, latać bokami, tani drift. No wszyscy mówili, że to fajne, więc postanowiłem to sprawdzić na własną rękę. Założenie było takie, żeby bawić się jak najtaniej, bawić się mocno, bez żalu i tak dalej, a jeżeli auto pozwoli, to spróbujemy pojechać na jakiś trening, pobawić się, zobaczymy co będzie. Co z tego wyszło? Słuchajcie, wyszło wszystko inaczej niż myślałem. Po pierwsze, jako zimowy wojownik spisywało się super, tutaj zastrzeżeń nie mam, ale dla mnie ta zabawa zimą po śniegu była taka sobie, bym powiedział, była namiastką. A była namiastką tego driftu, dlatego że spróbowałem prawdziwego driftu na torze i się zakochałem. Zawsze ten sport mnie kręcił, zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło do tego driftu, zawsze chciałem spróbować. I jak spróbowałem, to zachorowałem, bo zabawa jest fenomenalna, jest fantastyczna. I tak naprawdę przestało mi sprawiać frajdę latanie po ulicy, latanie gdzieś tam po nocach, po jakichś zamkniętych odcinkach oczywiście, bo przecież robimy to tylko i wyłącznie legalnie. Okazało się, że po prostu na torze jest fajniej. Latanie par, latanie po jakichś strefach, klipach, zonach, próba przesuwania granicy, szukanie jakichś swoich limitów, podnoszenie swoich umiejętności, to jest to, co naprawdę zaczęło mnie bardzo kręcić. I w tym kierunku zaczęliśmy się odklejać. Pierwszy sezon, chociaż wcale nie był lekki dla auta, był bezproblemowy. Spisywało się na medal. Zmienialiśmy olej, laliśmy wachę, wymienialiśmy kolejne komplety opon, upalaliśmy i nie działo się nic szczególnego, nie było jakichś większych awarii, auto spisywało się dzielnie. Były oczywiście jakieś pierwsze modyfikacje, robiliśmy jakieś pierwsze drobne przeróbki, ale nic poważnego. Wszystko było super aż do zimy tego roku i zimą tego roku to auto niestety zostało rozbite. Ale nawet nie zostało rozbite przeze mnie, co po prostu jeden z kolegów, z którym gdzieś tam się bawiliśmy pewnej nocy, roztrzaskał mi ten samochód, wbijając się we mnie. Niestety nie mam za wielu zdjęć z tego wydarzenia, bo było ciemno po środku czarnej D. Strzał niestety okazał się dosyć poważny i dosyć mocny. Mocny na tyle, że cały tył został mocno pognieciony. Pogniecione zostały podłużnice, powyginał się w banana. I tak naprawdę naprawa w ogóle była dyskusyjna, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną. Czy to się w ogóle opłaca? Oczywiście ktoś zaraz może powiedzieć, że przecież mógłbyś naprawić to z OC. No słuchajcie, mówimy o samochodzie, który pewnie według Eurotaxu jest warty może 1000 zł albo może 2. Więc absolutnie OC nie wchodziło w grę. No więc zastanawialiśmy się, co zrobić z nim dalej. Postanowiłem, że jednak auto ratujemy. No i tutaj wielkie podziękowanie dla Staśka, który właśnie
pomógł mi to auto zreanimować. Ono nie jest zrobione doskonale, ono nie jest zrobione idealnie, bo nie chcieliśmy wchodzić za mocno w koszty. Zrobione jest na przysłowiową sztukę, ale także trzyma się kupy, jeździ jak trzeba, nie ma z tym problemów. I Stasiek włożył w to ogromną pracę, żeby po pierwsze je zreanimować, a poza tym, żeby doprowadzić je do takiego stanu, jak widzicie dzisiaj, bo przeszło jeszcze szereg modyfikacji. Jak to niektórzy mówią, dzwon podstawą tuningu albo najlepszym motywatorem do tuningu. I tak właśnie było w tym przypadku. Po tym dzwonie stwierdziłem, że bawimy się dalej, idziemy w to jeszcze grubiej. Będziemy to auto modyfikować, przerabiać. No właśnie. I nie wszystko poszło tak, jakbym chciał. Ten dzwon zapoczątkował kumulację bardzo niefortunnych zdarzeń. Auto zaczęło sprawiać gigantyczne problemy. I ja nie wiem, czy to ma jakiś związek, bo technicznie na pewno nie, ale jeżeli ktoś wierzy w jakieś moce nadprzyrodzone, to ewidentnie coś się zadziało, zaczęło sprawiać problemy. I to różne, poważne, drobne, generalnie cały czas coś. I całą zimę tak naprawdę przygotowywaliśmy auto do sezonu. Sezon się zaczął, pierwszy trening, ubiłem skrzynię biegów. Kolejny trening, prawie zgubiłem koło, urwało się jakieś sworznie, wyskoczył wahacz, generalnie problemy, problemy, problemy. Potem jakieś drobne problemy, elektryka, inne historie, więc cały czas coś. Cierpliwość moja się do tego wyczerpała. Cisnąłem Staśka, żeby pomógł mi to ogarnąć, żeby zrobił to auto tak, żeby jeździło, żeby nie sprawiało problemów. Zainwestowaliśmy w to kupę kasy i w tym momencie ten drift, który miał być tani, dawno przestał być tani. To, co widzicie tutaj, ta odsłona, którą widzicie tutaj z tymi modyfikacjami, które już wtedy miało, bo przypominam, że auto było częściowo przerobione, było po słapie, miało zrobione zawieszenie, skręty, hydrołapę i parę innych modyfikacji, które były bardzo przydatne. No ale niestety naprawy, remonty, przeróbki pochłonęły kupę kasy. Co się zmieniło? Apetyt rośnie w miarę jedzenia i w miarę jak jeździłem, rozwijałem się i uczyłem się coraz to nowych rzeczy, czułem się za kierownicą coraz pewniej, to chciałem zwyczajnie więcej. Podpatrywałem kolegów, którzy jeżdżą dłużej, którzy jeżdżą lepiej ode mnie. No właśnie, i okazało się, że po pierwsze auto jest za słabe, po drugie jest za ciężkie, po trzecie ma za mało trakcji, no więc zacząłem szukać w tym kierunku. Więc chodziło wcale nie tylko o to, żeby ogarnąć je wizualnie, żeby nie straszyło tak jak straszyło wcześniej, bo po tych wypadkach, po tych wszystkich historiach było w kilku kolorach i generalnie było takim naprawdę już ogryskiem, gruzem prawdziwym. Zanim auto nabrało nowego looku, zajęliśmy się sprawami mechanicznymi. No pierwsza sprawa, trzeba było ogarnąć budę, więc oprócz tego, że ją wyprostowaliśmy, to auto dostało laminaty. Z laminatu jest przednia maska, na przednie błotniki wjechały poszerzenia, felony, żeby te koła nie wystawały, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Tutaj akurat na wagę to nie wpłynęło, ale na luk zdecydowanie. Mam jeszcze felony na tył, niezałożone. Nie wiem, czy będę zakładał, na razie zostało jak jest. Poza tym wyjechał szyberdach, który w BMC jest bardzo ciężki, zresztą maska też nie należy do lekkich, jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek trzymał maskę Z36, to wie, o czym ja mówię. Tylna klapa, również laminat, więc schodzimy z wagą dobre kilkadziesiąt kilo. Wywaliliśmy wnętrze, jeśli chodzi o tylny przedział, czyli kanapa, całe wnętrze bagażnika, wszystkie rzeczy, które po prostu są zbędne. Front został normalny. Kubły założyłem już nieco wcześniej, więc te kubły zostały. Wymieniłem tylko pasy kierowcy, bo nie byłem zadowolony z poprzednich. One się niestety trochę luzowały. Teraz pasy są naprawdę poważne, bo są homologowane. Więc to już taki gruby mod, że tak powiem, do auta, które nie jest za drogie. Auto dostało nowy kolektor. Kolektor z M50, czyli ta modyfikacja, którą robią praktycznie wszyscy w tych BMW-kach. Przypominam, tutaj mamy motor 2,8 litra, który ma seryjnie około 190 koni, 192, o ile gdzieś się konie po drodze przez wszystkie lata nie rozbiegną, bo auto ma 30 lat, więc myślę, że część z tych kucyków mogło gdzieś już ruszyć wolno na pola. W tej chwili auto wystrojone przez Adriana ma około 230 koni, 225-230 koni, więc w tej BM-ie to jest całkiem sporo. No, przyrost prawie 40 koni do serii w takim aucie, wierzcie mi na słowo, czuć. Do tego zeszliśmy z wagi. Jeżeli skumulować te wszystkie rzeczy, które usunęliśmy albo wymieniliśmy na lżejsze, myślę, że spokojnie mamy tutaj 120-150 kg wagi, którą urwaliśmy. Ja auta nie ważyłem, ale dla mnie kluczem jest nie to, co pokazują cyferki, tylko rzeczywiście jak to auto się zachowuje. Auto dostało nową skrzynię, skrzynię ZF, czyli mocniejszą niż ta, która była. Ogarnęliśmy parę tematów elektrycznych, mechanicznych, żeby to wszystko gdzieś tam jeździło, bo oczywiście miała jakieś tam braki. Trzeba było powymieniać jakieś uszczelki, poprawić jakieś tam druciarstwo, które gdzieś się nie, co nieco pojawiło. Oczywiście to nie jest igiełka dalej, bo tutaj ten budżet, umówmy się, cały czas staramy się ograniczać, ale jako tako to się kupy trzyma. Ja muszę Wam powiedzieć, że nie jest to ściema na tą chwilę. Ja tym autem nigdzie nie jeździłem. Próbowałem nim dosłownie zrobić parę kółek po placu, nic więcej. A za chwilę polecimy na tor i tam zobaczymy, czy te modyfikacje się opłaciły i na ile wpłynęły na to auto, czy rzeczywiście będzie czuć różnicę. Ostatnią modyfikacją było oczywiście oklejenie auta. I tutaj znowu z tego miejsca ogromne podziękowanie dla Grześka z firmy Oklej Coś, który
ogarnął ten temat dla mnie i sprawił, że ten ogryzek przestał być ogryzkiem. Bo nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, ale ja uważam, że jak na taki tani driftowóz, to naprawdę to auto zaczęło wyglądać. Kluczem do wyboru koloru wcale nie było to, że ja jestem jakimś fanem fioletowego. Nie. Poprosiłem Grześka, żeby to było naprawdę tanio, żeby to było budżetowe. I Grzesiek pokazał mi folie, które są efektowne, a jednocześnie, które są najtańsze z dostępnych. I właśnie taką folię wybraliśmy. Taki kolor wyszedł. Reszta to już jest jakaś tam fanaberia i fantazja moja, którą Grzesiek wcielił w życie. Nie wiem, czy ładna, ale na pewno rzuca się w oczy. I właśnie, okazało się, wszyscy myśleli, że jak będziemy robili oklejenie budżetowe, bo ja jakby wprost mówiłem swoim kolegom, że to jest budżetówka, to wszyscy myśleli, że okleimy ją streczem. A okazało się, że Grzesiek zrobił to naprawdę dobrze, mimo tego, że ta buda pozostawia wiele do życzenia i gdzieś tam są ogniska rdzy i gdzieś tam odłaził stary lakier. On to okleił i okleił mi to naprawdę za śmieszne pieniądze, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. I teraz widzicie, jak to auto wygląda. Na sam koniec oczywiście wrzuciłem jeszcze jakieś ładne koło. Oczywiście ładne w cudzysłowie, ładne jak na takiego gruza, bo to jest pewnie jakiś Chińczyk, którego pomalowałem sprayem, ale umówmy się, wygląda dużo lepiej niż na stali. Dobra, starczy bicia piany, czas zabrać BMW na tor i sprawdzić, ile warte były te wszystkie modyfikacje. Czas dać jej trochę miodu. No dobra, zgodnie z obietnicą jesteśmy na torze, pakujemy się do furki i zaczynamy testy. No, ja powiem wam szczerze, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jestem pełen obaw. Mam nadzieję, że nic nie pominęliśmy, że wszystko jest tak jak trzeba i że dzisiaj będę po prostu latał do końca dnia. Dzień zapowiada się fajny, jest mega gorąco, więc to jest minus i plus. No, jest przyjemna pogoda, ale w środku będzie sauna. Ale no nic, zaczynamy. Rozgrzewamy furę i lecimy. Oponki założone, treningowe, testujemy. No dobra, zaczynamy. Trzeba troszkę rozgrzać autko, można sunąć. O, kolega poszedł, agro, pięknie. Nieśmiało zaczynam atakować strefy, ale muszę wam powiedzieć, że czuć różnicę po tych modach. Po prostu auto jest mocniejsze, jest szybsze. Kurde, niech to trzyma, niech pozwoli mi polatać dzisiaj. Miku odpuścić, bo widziałem, że fretka ma jakąś awarię. Zjechała na bok i jakiś dym spod maski. Ale kurde, jest dobrze! Jest bardzo dobrze! Na razie ostrożnie, wyczujemy auto, zobaczymy, czy wszystko jest git, a potem popróbujemy jakiś parking. Przeróbka, wywaliliśmy wisko, teraz jest elektryk. Na razie jest ok. Olej też chłodzenie poprawione. To różnica jak dzień i noc. Mam na myśli tą moc, tą zmianę tutaj parametrów. Ale jest lepiej, jest zdecydowanie lepiej. No, jeździmy teraz w drugą stronę, odwrotnie niż zwykle. Dla mnie ta strona jest trudniejsza. Na pierwszym winku dość mocno muszę
znaczy zaatakować z ryby, potem troszkę wyhamować i potem trzeba napędzić auto i wcześniej mi brakowało tej mocy, teraz jest całkiem całkiem. Chyba najlepszy z tych, które zrobiłem, więc jak widzicie, progres jest, jest dobrze. Uczę się tej nitki. Organizatorzy zdradzili, że we wrześniu robią zawody i nie ukrywam, że mam ochotę w nich wystartować, spróbować swoich sił. Nigdy nie latałem w zawodach driftowych, pewnie dostanę łomot, ale myślę, że zabawa może być fajna i właśnie mówili, żeby zapoznać się z tymi zonami, bo się może przydać, więc trenujemy. Widzicie, teraz to już jest prosta sprawa. Olej na czerwono. Trzeba dać autu trochę wytchnienia. Troszkę je schłodzić. Tak jak czułem, w aucie jest po prostu piekło. Jest naprawdę gorąco. Nie wiem, jaka jest temperatura, ale pod 30 stopni. Więc w słońcu, w tej puszce, sauna. Auto też się grzeje. I troszkę mi się to nie podoba, bo po raz pierwszy temperatura wody widzę, że wychodzi poza jakby pionik. Być może to dlatego, że zrobiliśmy modyfikację, wywaliliśmy wisko. Wisko zabiera parę koni, więc szukaliśmy tej mocy. Mamy elektryczny wiatrak, ale chyba nie wyrabia. Będzie może trzeba dorobić jakąś osłonę. No ale olej też się zagrzał, więc parę przejazdów, chwila wytchnienia, zaraz wracamy dalej. Jest progres. Auto jest mocniejsze, jest lżejsze. Jeździmy się zdecydowanie lepiej, a jeździmy trudniejszą wersję tego toru. Odlżanie samochodu na grubo, czyli nie mamy podnośniczku w siłowniczku, żeby podnosić maskę, maska lekka i nie mamy oczywiście czym zablokować klapy, więc mam taką plastikową rurkę, którą wkładam, zabezpieczenie, żeby maska pod wpływem wiatru nie rozbiła szyby, bo to się zdarzyło. Pełna profeska. On nie umie liczyć 2,5 kółka. Ja już zauważyłem, tak. Szczurek to jeździ po 4. Na przedniej osi w ogóle mam nowe oponki, przeskoczyłem na 17 cali, założyłem semi-sliki i kurczę, to mi podpowiadał Orest, dzięki Orest, naprawdę jest dużo lepiej, przednia oś ma więcej trakcji, wbrew pozorom w drifcie to jest dość ważne, więcej czucia samochodu, naprawdę więcej kontroli, bardzo dobry ruch, niby drobiazg, ale istotny. Zaatakować ambitnie, mocno, z rybki, a i troszkę za szeroko wpadłem, małe agro, jakiś słupek strąciłem, ale wszyscy stali. Showing dog game, still on one of my off days. Still prefer some color skin over the bronze.
co? Zobaczcie w ogóle, co się dzieje. Mówiłem o oponce, że zainwestowałem w semisliki. Oczywiście budżetowe semisliki, jakieś tam naleweczki, ale patrzcie, jak ta opona pracuje, jak wybiera w ogóle gumę gdzieś tam zbiera, a dodatkowo klei. Naprawdę to jest duża różnica. Nie myślałem nawet, że to mi pomoże no, na tym poziomie moich umiejętności tego samochodu, ale jak się okazuje, że nawet taki szczegół ma znaczenie, jest istotny. Było już troszkę agro, gdzieś tam zaliczyłem parę razy żwirek, ale tak na szczęście delikatnie, oby tylko tak. Jest dobrze, jest bardzo, bardzo dobrze. Ja już mówię to któryś raz, bo się jaram jak dziecko. Słuchajcie, całą zimę miałem problemy z tym samochodem. Całą zimę czekałem, żeby polatać bez stresu. I mam nadzieję, że to jest ten dzień, że to jest dzisiaj, ale bawimy się świetnie, jest petarda. Tylko troszkę fura się grzeje, jeszcze przydałoby się nieco wydajniejsze chłodzenie, żebym mógł po prostu jeździć więcej. Ale i tak jest nieźle. Teraz mi baba będzie gęgać, czyli kompota tak okleić. A widzisz, już teraz nie jest ciapek, bo był taki kolorowy, że stwierdziłem, że trzeba porządek zrobić. Jeśli chodzi o zony, jest naprawdę nieźle. Jestem z siebie dumny, no jestem nieskromny w tym momencie, wybaczcie. Ale to jest tak, jak się człowiek cieszy, jak głupi z bateryjki, że mu coś wychodzi. Że jest progres, że jest postęp i że auto jest lepsze niż było. I teraz chciałbym pokleić jakieś parki. Kurde, cały czas nie mogę nikogo złapać, nie widzę nawet do kogo mógłbym się tutaj dokleić. No i właśnie, pewnie to zobaczycie na ujęciach, które robi Kuba, że mam wrażenie, że to auto teraz bardziej rozpala opony, bardziej je zużywa. No słuchajcie, o to też między innymi w tej zabawie chodzi, żeby ta guma się tliła, a nie tylko jęczały te oponki po prostu lekkim boczkiem, żebyśmy lecieli, tylko żeby się działo, żeby się paliło. I mam wrażenie, że się pali. Może nie tak jak u Goresta, nie tak jak w tych potworach z DMP, ale coś tam się pali. Tam z przodu widzicie Oret Michalczyk i Bartek Stolarski, czyli dwóch profesorów, jeśli chodzi o drift, i dwa bardzo grube wozy 700+, także poważni gracze, a ja pojadę za nimi, żeby nagrać. Oczywiście pewnie dwa zakręty, nie dłużej, a może nawet jeden, bo oczywiście mi odskoczą zapewne za chwilę. No to większa część dnia za nami. Ja muszę powiedzieć, że ja już jestem ledwo żywy. BMA się trzyma. I to jest dobry prognostyk na przyszłość. Działa. Musimy dołożyć z powrotem wisko. Wyjęliśmy wiskozę, zostawiliśmy elektryka i okazuje się, że nie wyrabia. Po prostu potrzebujemy trochę więcej chłodzenia, to trzeba poprawić. Poza tym jest git. Mam nadzieję, że do końca dnia wytrzyma. Ja już powolutku mam dość. Mam jeszcze 2 godziny jazdy przed sobą. Ja już wyglądam jak świnia. Jestem po prostu mokry, wycieńczony. Ale jest fajnie. Brakowało tego, bardzo brakowało.
chwili. O to chodzi. Będzie trzeba go wyrywać. Dobra, zjeżdżamy, bo tu już będzie akcja ratunkowa, lawetka, te sprawy. Patrzcie, jak opony rozwalił. Grubiutko. Pierwszy spin dzisiaj. No i tak dobry bilans, jak na cały dzień chłostania. A każdemu, kto naprawdę lubi takie dziwne, krzywe akcje, porobane akcje, jak właśnie drift, życzę, żeby mógł spróbować choć raz w życiu zasiąść za kierownicą, nawet takiego gruzika, i popróbować pobawić się. Satysfakcja jest niesamowita i frajda jest po prostu nie do opisania. Już odpuszczamy, już sygnalizuje, że zbliżamy się do 120 stopni, czyli temperatury, której nie chcielibyśmy przekraczać, jeśli chodzi o temperaturę oleju, żeby nie zerwać filmu, żeby nie zatrzeć motoru. Przecież wiecie, no tutaj siedzi dosyć leciwa jednostka. Nawet nie wiem, z którego roku jest silnik. Auto od 90 chyba drugi albo pierwszy rocznik. 260 tysięcy na blacie. Bóg wie ile naprawdę. No trzeba dbać, trzeba zmieniać olej. Trzeba szanować, żeby posłużyło jeszcze drugie tyle. Ale swoją drogą, słuchajcie, to fenomen, co? Stare BMW, stare takie paździerze. I słyszycie, cały czas sklepane, cały czas odcina. Po tylu latach, a to wciąż żyje i wytrzymuje takie chłostanie. Niewiarygodne wręcz. Kiedyś to były czasy, dziś to nie ma czasu, dziś już takich nie robią. No dobra, słuchajcie, chyba starczy tego dobrego. Mam na myśli jazdę na dzisiaj. Czuję się jak skopana dupa i pewnie wyglądam jak skopana dupa. Dał mi we znaki dzisiaj ten upał, ale BMA naprawdę spisała się dzielnie. Nie wydarzyło się nic szczególnego. Troszkę problemy z temperaturą, no ale nawet te profesjonalne driftowozy raz na jakiś czas potrzebują schłodzenia. Ja bym chciał chłostać non-stop, więc spróbujemy to jeszcze udoskonalić. Poza tym Bajlando. Zrobiliśmy prawie 100 km dzisiaj, latając bokiem po torze. Dosłownie 90 parę kilometrów, bo zresetowałem licznik zanim zaczęliśmy. No i super, no naprawdę daje radę. Latam dalej na nalewkach i te nalewki serdecznie wszystkim, którzy gruzują i latają w ten sposób, polecam, bo zużywam ich dużo mniej. No dzisiaj tak naprawdę 3 komplety, a wyjeździłem się o tak, więc no może 3,5, ale naprawdę rzadziej zmieniamy, więcej jeździmy, mniej problemów. Jeszcze parę fur przetrwało, ale dużo dzisiaj poszło i w las, i w odkos, i w pole, i wyzionęło ducha. Dzięki za uwagę, do następnego.